Dzień czy noc jest, bo nie wiem. Dobra, jest noc. Mamy 7000. Ale nie mamy składników, żeby cokolwiek zrobić. Ja bym na przykład chciał te gwizdki. Dobra, no to idziemy, no to idziemy do dungeonu, nawet nie ma co kombinować, trzeba po prostu w tym dungeonie troszeczkę powalczyć, powynosić jakieś sprzęty. Cała gra, jakby ktoś nie wiedział, polega na tym, że w nocy chodzimy do dungeonu i wynosimy z niego artefakty, a w dzień nie handlujemy nimi. No. Trochę taki w dungeonie, trochę taki Binding of Isaac. A w sklepie trochę taki... Ta gra jest dalej za głośno. To ja ją jeszcze chyba nie było ciszej miałem, wiecie. O, mikser głośno. Nie wiem, dajmy ją na 10% po prostu. No tragedia jakaś, nie? Dobra. Dobra, nauczyłem się tych zabijać, bo wcześniej nie umiałem. Ale to jest tylko problem z tą muzyką, nie? Może ją w ogóle wyłączyć? Co o tym myślicie? O, to nam było potrzebne 10 takich. Trochę taki Isaac i My Time at Pontia, czy coś tam. A była taka gra. Dobra, ten glutek nam nic nie robi, on nas tylko wsysa. Portia, jak to się nazywało? Portia, dokładnie mówię, jaka Pontaria, co ja gadam w ogóle. W ogóle fajna akcja była, że on tak stał sobie zaraz przy wejściu skubany. Wiesz, tak macie taki problem od niedawna, że na Twitchu tak jakoś zniekształca wam dźwięk. Bo mam tak tylko na Twitch. Aha, to nie wiem. Ja tak nie mam. Bo nie oglądam Twitcha. Dobra. Dobra, i teraz. Ale tam te rzeczy wypadły i co, one utonęły w tym? One tam wpadły do... Widzieliście to? Oh fuck. Myślę, że teraz już sobie ulepszymy jakąś broń. Tu chyba zawsze jest to samo napisane, nie? Żywa skała. Tu ma zawsze to jest jakiś taki tekst. Pomieszczenie ze skrzynią. O. Tu też to samo, nie? Też zawsze ten sam tekst. Czemu wciąż znikają nasze narzędzia?
Dobra, i wchodzimy na poziom niżej. Wiesz, że czasem jak wpadniesz do dziury, to możesz sekret odkryć? A, to nie wiedziałem. A zdarzyło mi się już wpaść. Dobra. Jak już rozwaliłem te małe, to ten mi nie za bardzo nic mi nie zrobi, nie? Bo nie ma mnie kto bić. O to chodzi. Dobra. Dobra. Też nie bardzo. Chyba, że ja powinienem tam coś rozwalać w tamtym pokoju, no ale nie wiem. Nawet nie wiem, co bym miał tam rozwalać. Namiot? O, fuck, żeby kamień. Dobra, to będzie ciężkie. Fuck, jak ja mam ich pokonać niby? Nie pokonam ich. Kurde, zabiją mnie. Dobra, teleportuję się z powrotem do bazy. Nie pokonałbym ich, bo musiałbym z dwoma ten... No, trochę szkoda. Musiałbym walczyć z nimi na małej przestrzeni, ja tak nie umiem. A jeszcze mam 33 życia, oni 20 coś biją zaraz. Dobra, chłopie, powiedz mi, czy ty mi możesz teraz coś ulepszyć. I ja bym najbardziej to bym chciał miecz. Ale ja w ogóle tarczy nie używam, więc najbardziej to bym chciał miecz. Aha, wymagany jest miecz do tego. A do tego jest wymagana pałka, a do tego są. No ale skąd ja mam to wziąć? To wiecie co, to może najpierw sobie pancerz zrobię? Jest taki, co dodaje do movementu. I plus 30 życia na przykład. A pancerze są takie, co... Buty. Plus 15 życia. To chyba najpierw ten pasek fajnie by było zrobić, a wezmę to. Czy na pewno chcesz stworzyć przedmiot? Tak. I teraz buty jeszcze będę chciał robić. A, i do tego mi jest tkanina potrzebna. No dobra. Pohandlujmy coś w takim. Kamera zasłania nam info po przedmiotach. Jest lewy dół. Lewy dół. Mogę dać tutaj kamerę, nie? Otwórz. Co ja mam dziś w ogóle do sprzedania? Mam tą książkę na pewno. O, dałem sobie, super. Wie, a może ja mogę na przykład to gdzieś tu dać? Nie. Dobra. No i co, kupują oni coś, kupią czy nie? Znów coś za tanio sprzedałem. Za 500 byli szczęśliwi. No dobra, to niech tak kupują. Książkę za 500. Co by tu umieścić? Te kryształy mogę sprzedać, nie?
Ice się kurde sypie teraz. Dobra, to sobie przehandlujemy. A czemu tego tu nie ma? Nie wiem, ta reszta mi jest chyba potrzebna do... Aha, bo ja mogę tam iść do tego typa. A, musiałbym zamknąć sklep, no dobra. Kij chyba nie. Sprzedam kije. Za 30 to było za tanio. Pójdźmy to za 100. Zobaczymy. O, za 100, a ja to wtedy za 30 sprzedałem i to kilka sztuk. Dobra, nie mam już czegoś sprzedawać, bo ja tu grube inwestycje chcę robić w sprzęt. Zamykam. Wychodzę. Idę do tego typa. Podobno da się bookmarka zrobić z tego, co chcę robić, czyli... A, dobra, czyli na przykład jak chcę buty takie... Dodaj do listy życzeń. X. Ok, do listy życzeń. I tu też bym to chciał dodać do listy życzeń, nie? Plus jeszcze bym chciał miecz. Ten z jakąś mocą specjalną też bym chciał dodać do listy życzeń. I będzie git. Nie wiem, czy mogę mieć kilka przedmiotów na liście życzeń, ale mam nadzieję, że tak. Teraz odłóżmy rzeczy do skrzyni. Resztę to w sumie można handlować resztą, nie? Na Wiki Moonlighter masz podane idealne ceny. A no to co to? To nie, może ja od razu weźmę, wpiszę kody i przejdę całą grę. No chyba o to chodzi, żebym się bawił w tą grą, nie? Skoro nie ma złodzieja jak w shoppe. No właśnie, złodziei, że można bić ich, kurde, kijem. Jedno jest słabe, że tak jakby progres jest tak powolny, że ja tu nie widzę przyszłości mojej postaci, że my gramy już, nie wiem, drugą godzinę, a ja mam ciągle ten sam miecz. Wszystko mam to samo i ciągle robię ten sam dungeon, nie? Nic się nie zmieniło. W Binding of Isaac, wiecie, jak gracie, to... To się coś dzieje przynajmniej. Nie? Gracie godzinę, to całą grę jesteście w stanie przejść. Nie rozumiem, czemu on mnie w ogóle trafia. O kurde, jakiś bogacz. Są złodzieje, ale to dopiero jak ulepszysz sklep. A, widzicie, czyli jednak... To może gra się po prostu powoli rozkręca, nie? Bo jest też coś takiego, że tam niektóre składniki było napisane, że są tylko w jednym dungeonie, tak? Że na przykład chyba te kuleczki, te orby takie, może lepiej tego nie sprzedawać, pewnie to pewnie będzie później potrzebne do czegoś. Bo to są jakieś chyba golemiczne. Tego, co biłeś przed chwilą, to najlepiej miotłą, jak masz, lub włócznią. Nie będziesz mógł cię dosięgnąć. Aaaa! No to miotłę to mam, no nie wiedziałem, że w ogóle jest taka opcja, że on mnie może nie dosięgnąć. Jak ja bym to wiedział od razu, to ja bym tę grę już dawno zrobił ją. A mam teraz w ogóle 130 życia, zauważcie, nie?
O, fuck, to się poleciałem. Dobra, mam na szczęście tu życie. Skakujemy, idziemy. A to co za historia? O, rzeczywiście, zajebiste to jest. Kurde, trzeba było tak od razu. To ja, wiecie, to jest mistrzem tej gry. Dobra, potę znalazłem. Skocz tu do dziury w tym ostatnim pokoju. Kurde, mogłem skoczyć, ale dopiero przeczytam, jak już wlazłem do środka. Ten kawałek miecza, jak go połączę na przykład z dzióbkiem miecza, to będę mógł mieć ten miecz, później tą broń. O, fuck. Co to jest? Podczas pobytu w lochach przedmiot pozostaje ukryty. Co znaczy ukryty? Aha, że nie wiadomo co to jest. Dobra, to ściągnąłem z tego klątwę. No, ale to niepotrzebnie w sumie. Myślałem, że to jest po prostu taka karta. Wiecie, że to była po prostu jakaś strona z księgi, a to był ukryty przedmiot. Nie wiem, co tu mam. Tego co byłeś przed chwilą, to najlepiej zmioty. Czy ja dobrze słyszałem, że tu jakiś gnój mówił, że na wiki są idealne ceny? Który to? No właśnie, kurde. Popyt, podaż, kurde, i tyle, a nie oszustwa w grach komputerowych. O, fuck. Podejść bliżej, nie? Za jednym razem się go da zabić. 33 życia tylko. O, fuck. Spadłem. O kurde, co to jest? Ale nic tu nie ma.
Co to jest? Dobra, wiecie co, ja stąd spadam w ogóle, ale no nie rozumiem. Może tu coś trzeba wsadzić? Wsadzę tu coś. O kurde. I co się stało? A i to do domu wszystko poszło. Ja pierdzielę, to nie wiedziałem, że tak fajnie to jest. Dobra, to ja się stąd teleportuję, bo zaraz zginę. Nie no, opcja była fajna z tym, że to możecie, wiesz, do domu, nie? Dobra, czym my nie handlujemy? Czego my nie potrzebujemy? Tego nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy najwidoczniej. Tego nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy. I otwieram sklep. Dobra, bierzcie, kupujcie, bo to taki towar jest gorący teraz. Hot. Tych na pewno nie potrzebuję. Nie wiem, czy lepiej w większy sklep zainwestować, może lepsze ceny będą albo coś. Czy VAT od magicznych itemów odprowadzam? Kurde, powiem wam, że chyba nie. A da się sprzedać te itemki, co robisz u kowala? Myślę, że na pewno się da, ale chyba nie drożej niż, wiecie, wątpię, żeby się tam 4000 koszt jedno wytworzenia. Czerwone kryształy do ulepszania broni u innego NPC. Aha, dobra. Mówisz te. Wzmacniający. Ta zbroja na stal też. Starożytny garnek. Jaki kurde garnek. Psuty miecz. No ale to powiedzmy, że jeden to mogę sprzedać, nie? Da się jakoś miecz naprawić? Popsuty? Ktoś coś wie na ten temat? Czekajcie, jeszcze tu wrócę. I zobaczę, czy tu nie mam jakichś towarów, co ich w sumie nie potrzebuję. Trzeba było tą cenę podnieść może do 200, nie wiem. Miecz musisz u kowala zrobić. Ja mam popsuty miecz. O, ten miecz trochę za drogo chyba. Poszedł za 500, to nie jest jego cena w takim razie. Może 300. Kuźwa, metal kupił i jeszcze mu się oczy zaświeciły. Dobra, bierz to. Ja go za 1000 sprzedawałem, to jeszcze drożej go mam sprzedać. No dziwne, kurde. Wydaje mi się, że jednak. Przyrządzisz za 200 szedł. Mam go po 500 w takim razie i zobaczymy. Po 500 to na pewno zrzednie mu mina. Dobra, ten miecz popsuty też za 300, nie? No to nie wiem, może za 150, 100. Metalu nie sprzedawaj, idź do kowala, zobacz co potrzebujesz. Ale ja już sprawdziłem, że na broń nie potrzebuję metalu, bo dałem, że potrzebuję ten i jakoś tak wyszło, że nigdzie nie potrzebuję do broni. Bo ja same skórzane rzeczy robię chyba, takie dla zwinnego człowieka. Też mi się wydawało, że metal mi będzie potrzebny, ale... jakoś o dziwo coś, chyba że później może do kolejnych ulepszeń. No ale później to później będę myślał, nie?
Dobra, za 500 tego metalu nie chcą. Nie wiem, za 300. Chociaż to jest, kurde, tak rzadki materiał, że wolałbym tego nie sprzedawać, bo to pewnie jest coś warte. Ten się wkurzył, co to znaczy? Będzie mnie bił? Dobra, sprzedajemy. No, dziękuję, do widzenia. Zarobiliśmy 4000, fajnie. Dobra, idę do tego kowala. Widzicie, on taki dobry miecz potrzebuje. Żeby zrobić ten miecz, to muszę mieć dobry miecz. Powiedzmy, że... Aha, dobra, czyli jak ja chcę mieć ten, to później... A nie mogę go nawet do listy życzeń dodać, dobra. To też dodam do listy życzeń. Powiedzmy, że to też dodam do listy życzeń i łuk też dodam do listy życzeń, nie? No i to też dodam do listy życzeń, żeby nie było. Mam wszystko na liście życzeń, mam. Zobaczmy, co można ulepszyć. Jeśli chodzi o nasz dodatkowe zdrowie z rana, dodatkowe miejsce na przedmioty, to zachęca klientów. A w mieście mogę, mam kowala, to już go, kuźnia wulkana, no ale to już mam. Drewniana czapa, brutalna siła, to za mało, że mikstury i zaklęcia. Les sprzedawca, ale to od niego trzeba kupować, je nie? Musisz zrobić ten najbardziej z lewej, który jest wyjściowy. No tak, ale ja nie mogę tego miecza wyjściowo. Aha. A, że ten muszę mieć. Dobra. No ale ja myślałem, że już go mam. Aha, bo ja go nie mam. Dobra, kurde, teraz wszystko wyczaiłem już, o co chodzi w tej grze. Nie, no to zajebiście. To wcześniej nie obczaiłem tego, że ja to przecież muszę wszystko mieć. No, to idziemy pod ziemię w takim razie. Ale myślę, że tą babę trzeba tu sprowadzić, tych po 500, bo to oni na pewno coś tam mają. Tak, chcę ją sprowadzić. I przyszedł tym budować. Powiększ sklep. No tylko co mi da, że on będzie większy? Co mi to da, że jest większy? Jak ja towarów nie mam do sprzedawania tyle. Jakbym jeszcze z kilku lochów miał różne towary i to takie, co rzadko ludzie kupują, to może. Dobra, ona nie... Och, klient, wybacz, ta książka strasznie mnie wciągnęła. No więc jestem Eris. Tkaczka i twórczyni mikstur. Wpadnij do mnie czapy, świeże, dobra. Zaklinanie. O, mógłbym to zakląć. Będzie miało plus 15, nie wiem czego, pancerza? Aha, 27. A to kosztuje 2000. Co to znaczy, że będzie miało plus, nie wiem, zaklę to. Aha, a tu ma jeszcze mikstury, dobra. A, i to mogę je robić sobie, fajne, dobra. To nie chcę z tą babą już gadać. Dobra. Ja miałem jeszcze pasek zbroi obok życia. A, widzicie, no i to mi się podoba, kurde, bo to od razu zwiększa moją żywotność, nie? To zwiększa moją żywotność. Chociaż nie widzę, żebym miał tu jakiś pasek zbroi aktualnie.
Widzi tu ktoś jakiś pasek zbroi? Bo ja nie. No. Fak, jeszcze ten mnie będzie gwałcił. No nie wierzę w to. Jezu święty. Ale mnie porobili. Gdzie ten pasek zbroi? Mi się wydaje, że oni może mniej damage'u mi zadają z takim czymś. I tyle po prostu. Zeskocz tu w dziurę jest sekret. Po czym to poznać? I skąd ty to wiedziałeś, że tu jest sekret? Baban. Nie no, nie mam właśnie pojęcia czemu. Skąd ty wiedziałeś, że tu jest kurde sekret? Tam gdzie możesz spać czasem pojawia się światełko, które oznaczają sekret. Aha. To już nie jest taki sekret, jak światełka go oznaczają. Tak był, tam był, co był. Sekret tam u góry. Naprawdę? Aż se zobaczę. Jeszcze się przynajmniej załaduje tu. Nie wiem jak to bić. Aha, bo to mi na głowę spadło. Dobra. O fuck. Nie, mogłem tego nie otwierać, przejebane. Dobra. No nie było tak źle. Ale nie wiem, czy kolejny bym jeszcze chciał odkręcać. Było gorąco. Można spróbować, no teraz się żyje, jak to mówią. Thank you.
O nie. O fuck, nie, 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 nie łap mnie, nie łap mnie, nie łap mnie, nie łap mnie. Dobra, mamy. Okej, teraz by trzeba było te kamienie wykończyć. Tylko żeby on się tu pojawił, ten kamień. Co to jest? Jakiś czas. Jest. O kurde. Tu odłożyć, bo nie wiem teraz. Nie, to by mi się przydało. To nie wiem w ogóle, co to jest. Co to jest? Zamiast znaleźć się. To chyba. One chyba są mało warte. Nie wiem, ile to jest warte. 14 to jest. Handlujmy to. I co tu jest napisane? Zostaję zniszczony po otrzymaniu zbyt wielu. Dobra, to ten, a to. Przedmiot znajdujący się we wskazanym kierunku. Zastępuje ten przedmiot po powrocie do miasta. Aha, czyli to, co coś drogiego by trzeba było mieć. Nie wiem teraz, co tu zrobić. Ta lampa jest po 250, to nie wiadomo, bo tego nie w ogóle nie sprzedaje. Dobra, czyli mogę, że nikt nie zastąpi, tak? Jeśli jakiś przedmiot niszczy inny, to przenieś go w takie miejsce, żeby strzałka wychodziła poza plecak. No dobra, ja stąd lecę. Chociaż kurde, Chyba miałem tamto takie, żeby się wykąpać i życie sobie dołożyć, nie? No to ustawianie itemów w inwentory to jest w ogóle trochę daremne dla mnie, ale no cóż.
Czekajcie, zobaczmy, czy coś możemy już zrobić. O, to moglibyśmy zrobić. Pancerz plus 30 życia. Dobra. Jak z butami? Materiał jest potrzebny. No to możemy sprzedać na pewno. To możemy sprzedać. Nie, te itemy nam na razie nie są potrzebne do niczego. Dobra, za 200 to było za tanio. To dajemy to za 500. A to było za 400 za tanio. A nie wiem, a dajmy to po 1000 i zobaczmy. Niech to się otworzy, ten plan golema za 1500, naprawdę? Nie wiem, to niech tak będzie. Rzeczywiście poszedł za 1500, nie wierzę w to. Dobra. Za 1000 za drogo. Nie wiem, 600. Co to jest? Złote runy. Nie wiem, za 1000, nie mam pojęcia, co to jest nawet. Może to do jakichś lepszych ulepszeń, może powinien to zostawić, bo tam wypadło z tego sekretu. Ile, co to jest? Biały kamień. Nie wiem, za 500? Zobaczmy. Czy jakiś kupiec dostanie wylewu. Plany golema ciągle są za drogie. Dajmy je po 400 w takim razie. Dobra, ten też za 500, coś za drogo. Dajmy po 300. Dobra, te runy nie są warte tysiaka. Może z 600. Za 100. To ile to może być warte? 70. Dobra. Strasznie to jest takie, bo wiecie, to handlowanie to tylko polega na więcej roboty jest z przekładaniem przedmiotów niż z jakimkolwiek, wiecie, wymyślaniem czegokolwiek. Tutaj to takie układanie przedmiotów po prostu, to dla mnie słaby jest ten handel w tej grze. I tyle.
Wy, a ja w ogóle... O właśnie, gdzie ta moja zbroja jest? No, teraz mam. Ja pierdzielę, za 500 to sprzedałem, bo za to jest mega tanio, dobra. Babo, ja już cię widzę, kurde dziadzie, żebyś mnie porobił na przedmiot. Dobra, te runy to chyba jednak nie jest taka cena, kurde. Chyba nie są takie rzadkie, jak nam się wydawało, wiecie. Wszystko się sprzedało. Koniec, 10 tysięcy mamy na koncie. Dziękuję, do widzenia, dobranoc, kurde, spadajcie. No to już się... 8,5 tysiąca żeśmy zarobili, strasznie dużo. Zastanawiam się, czy tych itemów od tej baby... O, ma wykrzyknik, co to znaczy? Dobra, dodałem sobie do listy życzeń. A czekajcie, bo ona ma w ogóle więcej tych mikstur chyba. A, widzicie. O, na następny poziom lochu golema. No dobra. A co tu jest na przykład na południu? Aha, nic nie ma. Nie, mógłbym ze sklep powiększyć, nie? Tylko cię boję trochę. Bo i tak nie mam czym handlować, nie? Jakaś taka żelazna podczas płacenia. Nie, chyba nie. Idę do lochu, kurde. Jeszcze ani razu nam się tego lochu nie udało przejść, no ale mamy już zbroję lepszą, więc jakby jest progres, nie? Czuję to, że jesteśmy coraz lepsi w tym. Że to już nie jest takie, że... Że wchodzimy do lochu, sprzedajemy i stoimy w miejscu. Wchodzimy, sprzedajemy, nie? Teraz to już... Gwałcić ten mały. A nie możesz sobie worka ulepszyć? Właśnie się nie da wora ulepszyć, wiecie? A fajne by to było, bo mało miejsca jest w tym worku na różne... O, fuck! Ja pierdzielę, ale mnie kurde zjadł. Dobrze mnie obił, co? Gierka nazywa się Moonlighter i na Steamie kosztuje chyba około 70 zł aktualnie. Za dużo? Czemu by miało być 40 za dużo? Tyle gry kosztują, no 70 zł za grę to nie jest drogo.
sekret tutaj, naprawdę? Gdzie wy to widzicie, te? Ja tego w ogóle nie widzę, gdzie te sekrety są. I dalej nie wiem, co mi ten pancerz daje, bo niby go mam. Co to było? Popsuta proca. O, ciekawe. Zbyt nudna, no jak na 70, no niektórzy w takie gry się zagrywają. Zresztą wiecie, co, ceny gier to rzadko kiedy zależą od ich, od tego, czy są dobre, czy są słabe, nie? Wychodzi gra, ma jakąś cenę i koniec. Ewentualnie później, jak obniżki są, promocje i tak dalej, no to wiadomo, jak gra jest super, to nie robią obniżek, a gra, jak gra jest średnia, to od razu szybko robią jakąś obniżkę. O fuck. O fuck, jakaś ręka. Nie, 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 nie. Co ta ręka zniknęła? Ona się rozpadła sama? Ja pierdzielę. Śmieszne, co to było w ogóle. Pierwszy raz takiego stwora widziałem, nie? Co on zrobił? On tu jest jeszcze? Nie, zniknął. Skoczył i zniknął. Może to on był na taki jednoszczałowiec, wiecie. O, fuck. To ci. Nie radzę sobie z tymi jakoś, kurde. Ten, co zniknął, zdetonował się po skoku na ciebie. Aha, dobra. Okej, no to już czaję. Sekret gdzie? Tu? Czy tu? Gdzie wy tu widzieliście jakiegoś świetlika? Ja tu nic nie widziałem, nie wiem, gdzie wy tu... O, fuck, za dużo mamy rzeczy. O, mamy takie tanie rzeczy. Dobra, coś nam się tu nie powiela, to nam się powiela. A czemu to? Aha.
Teraz tego mogę z tym razem, nie? Dobra, wychodzę stąd. Mógłbym jeszcze powalczyć. Way down. Co to jest Draco Way Down? Patrzcie, jak to się zregeneruje zaraz. O, nie, 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 nie. Ale mnie będą teraz mucić. No kurde, udało się. Na szczęście nie za dużo mi... Aha, bo już nie mam miejsca w inwentory, no dobra. To chyba mogę wracać, no chyba, że jeszcze naprawdę... No i nie mam już miejsca. Nie wiadomo, co tu jest mało warte. Gałązki są na pewno mało warte. Jakieś trzy pancerza, czy co to jest? To nie wiem, nie rozumiem, co to jest ta kreska, na przykład te kropki u góry. Przejdź cały poziom, może będzie sekret ze skrzynią do domu. Jak na razie nie ma. Ktoś jakiś sekret? U ciebie też czarne chmury, siwy dym. Nie wiem. A tyle co, wysypisko się pali, czy chodzi bardziej o pogodę? Ja mam okna tak zasłonięte, jak streamuję, że... I tak nic bym nie widział, znaczy... Aha, bo tych już mamy 5. No dobra, a czemu ten na przykład nie może się z tym skumać? Jeden efekt klątwy. Jakbyśmy z tego usunęli, bo chodzi o to, co się z czym może łączyć, nie? Dobra, jeden efekt klątwy. Okej, 4 takie. No to to można tu dołożyć, a tu są też jeszcze jakieś 4 itemy. O kurde, coś tam golema niszczy jeden efekt klątwy. Czemu te na przykład nie mogą być razem? Jasne, że mogą. Może te mogą się jakoś połączyć, nie, tylko do 5 się łączą, no dobra.
co to jest 2000? Powrót do lochu. Moglibyśmy wrócić do tego lochu później jeszcze. Dobra. Bo powiększa się, oczyściło po tych burzach. Bo powietrze się oczyściło. Aha. O, fuck, jakiś mag. Czemu on jest taki? Jak się go bije? Nie wiem, jak go bić. W plecy go musisz? Gdzie on ma plecy, jak on się w ogóle nie patrzy w tą stronę. Dobra. Oh, fuck. Dobra, ja już chyba stąd spadam, wiecie? Bo tu nie widzę żadnego sekretu. Co to ma? Natychmiast wysyła przedmiot w kierunku ukazanym w sklepie. Co? Co znaczy natychmiast wysyła przedmiot w kierunku? Może do sklepu go wysyła? Aha! No dobra, to nawet brzmi... Co tu jest napisane? Wiecie co, rozwalona proca to nie... Za 300, coś by trzeba było tu kurde wymienić. O, we wskazanym kierunku to zrobimy tak. Ten weźmiemy. To ten nam się odklątwi. O, i możemy teraz tego wziąć. I tego też możemy. Nie tego, bo ten jest... Za 14, tylko grzyba chcieliśmy, nie? Czy może to byśmy chcieli? O kurde, rozdzieliliśmy to. Dobra, biorę grzyba. Grzyb niech. Gdzie ten grzyb zniknął? Ja w ogóle zapomniałem, że ja mogę palić te przedmioty i nie muszę ich wcale. O, mam życie. Thank you.
co, tu były świetliki? Nie ma tu przypadkiem sekretu? Nie ma, wracaj. Sakszmi lecą na ślepo do ognia. Poszukiwacze przygód. Chyba że zrobimy tak, że zostawimy se tu ten portal za 2000 i tu wrócimy. Co o tym myślicie? Dobra, wracam. Kurde, zaraz padnę. Dobrze, że to się da w połowie wrócić. Mapkę trochę zasłaniam. No to już wszystko zasłaniam. Jak jestem tam, to mapkę zasłaniam. Czekajcie, zobaczmy, czy nas stać na jakieś przedmioty tu. O, buty możemy zrobić, no to zrób. Tak. O, włócznie możemy zrobić. I szpony. Można mieć 3 bronie? Czy jak to wygląda? Nie ta włócznia. Rozumiem, że ona będzie, wejdzie mi zamiast tego miotły. Buty jeszcze. Okej. A nie, tam jest płota, dobra. Szpony są najlepsze, ale co one robią? Nie wiem, zróbmy je. Okej. A to na odległość, rozumiem, dobra. Zajebiste to jest, bo ja sobie tak kurde poulepszałem teraz rzeczy. No i to mi się podoba. Trochę zbiedniałem, no ale dobra, zaraz będzie handlowanko. Nie wiem, czym ja tu mogę handlować, bo tak naprawdę mam odznaczone niektóre rzeczy, a moim zdaniem one są jak najbardziej potrzebne. Teraz jestem Wolverine. Tu powinienem te księgi posprzedawać najpierw. Tylko sprawdźmy jeszcze, czy na pewno za dobrze ich, za dobrych cen nie dałem, kurde.
czy za fajnych, wiecie o co chodzi. A my się tam mieli księgę Golema 2 chyba, nie? Nie było przypadkiem takiego? Chyba kurde jednak nie. Miotła zguby. Zostaw sobie te rzeczy. No właśnie też mi się tak wydaje, że one się mogą przydać później. A mam, to jest chyba to, nie? Pięć tysięcy wystawię je. Kostka za tanio, mówicie? Robisz dungeony. Ja w dzień sprzedaję z nich itemki. No, no, no. To jest właśnie ta gra. Nie wiem co to jest, ale mam już tego dużo, więc może to sprzedam. Będę miał czegoś bardzo dużo, to będę sprzedawał. To też powiedzmy. Dobra, nie kupuję. Oj, za drogo. Tam było po 1500, tak? No to dajmy po 3000. Nie wiem po ile te kulki sprzedawać. Czekajcie, nie, nie, nie. To pewnie za drogo, bo 200 za takie coś to chyba nie jest. No właśnie, też tak myślę, że to chyba coś jest nie tak. A ten aż się wkurzył, kurde. Dobra, ta się ucieszyła, ten za 3000 nie chce. Dobra. Dasz radę powiedzieć, jak będziesz ogrywać gry jakieś zaprezentowane 3? No pewnie nie tam, ale co? Smutny, ale patrzcie, wziął, widzieliście to? Niski, dobra, poszło, zamykamy to. 12 tysięcy zarobione. Mamy 16. No to nie pozostaje nic. Tego by można było zamówić tu w takim razie. No chyba, że bierzemy w sklep, idziemy i kupujemy kasę fiskalną, tak. Dobra, większy sklep kupujemy. First investment. Zobaczcie, co się dzieje. Jak czegoś bardzo potrzebuję, to kupuję drożej. Aha. Dom okrążca. Będzie obiektów, które mają inspirować ludzi. Dzięki rzeczom, które sprzedają, czynisz swój sklep atrakcyjny. Aha, czyli ten będzie mógł nam później sprzedawać. I kasa. I kasa fiskalna. Dobra, wpadnę jeszcze do tego dungeonu, zobaczyć jak ta moja broń się sprawuje, nowa.
Kup artefakty, no. O fuck, dobre. No, mocarz jest. No, miotła bija po 11, a my tu bijemy teraz po ten. O kurde, no to powiem wam, że troszeczkę nam ułatwia sprawę, nie? Jeśli chodzi o ten dungeon. Jestem w stanie szybciej uderzyć niż wiecie. Niż oni mnie zaranić. No i mówię, tu po 11, a tu po 30 bije i po 60, no to jest kurde różnica bardzo duża. Nic, tylko te bronie ulepszać i ten. On mnie bije, bo to, aha, bo to chyba za krótki ma dystans i oni po prostu, on już na mnie leci i mnie rani, nie? Dobra, to tych bijmy. Tych bijmy na odległość, okej? Okay? Czemu mój plecak już jest przy ten? Aha, dobra, bo to taki... Taka kaszana. Dobra, wróćmy. No, jest dobrze tutaj, powiem wam. Gwizdka potrzebuję, będę mógł mieć jeszcze lepszą. Ale czy ona jest, razem z tymi ulepszeniami mi ta broń przejdzie, czy już nie? A już mam ten łuk? A nie mam go. Aha, dobra, bo ja i tak zbieram na niego, dobra. Jak ten nasz sklep wygląda, bośmy w nim jeszcze nie byli po rozbudowie. O kurde. Co to za waza umieść? Hojni klienci. No, a no to fajne. Dobra.
bo tu mogę teraz tą resztę umieszczać. Coś było nie tak z tym grzybem chyba, ja go za tanio sprzedawałem, nie? Te kostki też nie zabyły za tanią przypadkiem. Nie, nawet git. Łuk się nie opłaca, bo słaby i ciężko się celuje. A wiecie, ja to tam na próbę tylko mam takie do zbierania, nie? To i tak ten pierwszy łuk nic nie kosztuje. O, fuck. Co to było LT? Coś miałem zrobić, zablokować go jakoś? Ukradł mi... Aha, dobra, tym go mam, po prostu biję go czy coś takiego. No dobra. No i właśnie, ale nie wiem, który to jest. Guzik nigdy. Czyli co, tu większy sklep i od razu złodziejstwo się pojawiło. No to trzeba tępić takich. ...30% napiwków dostajemy teraz w tym większym sklepie, zajebiście. Dobra, koniec, zamykamy, bo już wszystko. Minus 500 tam chyba złodziejstwo mi napadło. Sklep poziom pierwszy, no ale ja już go mam. To teraz za 60 tysięcy poziom drugi, okej. I to by było niezłe, bo bym wtedy miał... pewnie znów by mi ceny jakoś super fajnie podskoczyły. No dobra, ale na teraz koniec.